Szczecińskie Prawo i Sprawiedliwość podsumowało swoją działalność w ciągu ostatnich 4 lat. Według radnych był to czas obfitujący w same sukcesy, których naliczyli ponad 80. Przez ostatnie 4 lata PiS stworzył w Radzie Miasta koalicję z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Klubem Szczecin dla Pokoleń. Według Artura Szałabawki, kandydata na prezydenta, to właśnie dzięki rządom PiSu w Szczecinie zaszły pozytywne zmiany. Tak, udało nam się bardzo wiele zrobić. Uważamy, że Szczecin zmienił się w ciągu tych 4 lat bardzo mocno i to tak się zmienił, że na korzyść dla mieszkańców stał się bardziej przyjazny. Miasto, które jest miastem teraz zachęcającym inwestorów do inwestowania, bo jest to miasto atrakcyjne. Radna Stefania Biernat zwróciła uwagę, że jako klub zajmowali się również sprawami, którymi miasto z różnych przyczyn nie mogło się zająć. Radna podkreśliła, że członkowie klubu PiS byli i nadal są pośrednikami między mieszkańcami miasta a prezydentem. Sprawy, które czekały długie, długie lata, jak na przykład ulica Szybowcowa. Ulica Szybowcowa w Dąbiu długie, długie lata czekała na remont i zawsze ten remont był odkładany. Dzięki nam, dzięki naciskowi ta ulica Szybowcowa będzie wyremontowana. W tym roku projekt, w przyszłym roku wykonanie i będzie zrobione. Oświetlenie ulicy Dąbskiej. Dzieci z Kijewa, Kijewo jest rozległą dzielnicą, wędrowały do szkoły ulicą bardzo ciemną. Oświetlenie ulicy Dąbskiej też jest naszą zasługą. I wiele, wiele innych spraw drobnych, o których tutaj już nie będziemy może za dużo mówić, ale mieszkańcy, jeżeli do nas zgłaszali, na przykład jeszcze ulica Podam, tylko ulica Wiosenna, ma w tej chwili chodnik, ale jeszcze jest nawierzchnia. Nawierzchnia też będzie zrobiona, też jest w planie na przyszły rok. Także dużo, dużo jeszcze tych spraw jest innych. Radny Tomasz Hinz przypomniał, że budżet obywatelski i współpraca z radami osiedla to również zasługa klubu PiS. Jesteśmy całą epokę dalej, jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie w Szczecinie. Przypomnę, że w zeszłej kadencji nie było możliwości opiniowania projektów uchwał przez mieszkańców, a teraz każdy mieszkaniec każdą uchwałę może opiniować w internecie. Na 7 dni przed sesją te uchwały są dostępne. Jeśli chodzi o pieniądze na Radę Osiedla, poprzednia kadencja to 300 tysięcy rocznie na 37 rad osiedla. Ta kadencja, szanowni państwo, razem z budżetem obywatelskim, który też jest formą przekazania decyzji o finansowaniu inicjatyw w mieście w ręce mieszkańców, to już są wielomilionowe pieniądze. Mimo sympatii do prezydenta Krzysztka, radny Marek Duklanowski wskazał działania, które nie będą miały miejsca, gdy na fotelu prezydenckim zasiądzie Artur Szałabawka. Jednym z najważniejszych punktów programu wyborczego kandydata PiSu będzie poprawa bezpieczeństwa na drogach naszego miasta. Myśmy tutaj, szanowni państwo, pewnie pamiętają, w listopadzie zeszłego roku już anonsowali pewien projekt, który zmierzać miał do poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez zakup kolejnych urządzeń typu Trafipax, czyli tych bandziorów, morderców, którzy na czerwonym świetle przejeżdżają przez skrzyżowania w mieście. Miały być zakupione fotoradary. Dopiero w tej chwili, i to jest ta różnica jakościowa, którą proponuje kandydat Artur Szałabawka, dopiero w tej chwili, w miesiącu sierpniu, zakupiono taki fotoradar. Po 9 miesiącach naszych próśb o to, żeby środki później uzyskane właśnie z tych złych zachowań, ale to ewidentnie złych zachowań, nie mówimy tutaj o przekroczeniu prędkości o 5 km na godzinę, mówimy o rzeczy karygodnej, o przejeździe na czerwonym świetle. Po 9 miesiącach zarządzane przez prezydenta Krzysztka miasto zakupuje jeden fotoradar po to, żeby też Trafipax, to urządzenie rejestrujące przejazdy na czerwonym świetle, po to, żeby podnosić bezpieczeństwo. Z prezydentem Arturem Szałabawką takie rzeczy będziemy załatwiać od ręki. Wczorajszą konferencję prasową Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zapoczątkował cykl spotkań z dziennikarzami, podczas których radni będą prezentować swój program na kolejne 4 lata.